przepraszam bardzo, ale tak pani dzisiaj do Wrocławia wejść nie może. Ale dlaczego? Nie rozumiem. Wie pani co, bo my dzisiaj wpuszczamy ludzi, którzy są tacy, wie pani, nienaganni, a ta lewa noga jest taka niedogolona. Proszę pani, to chyba jakieś żarty są, nie wiem. A pani... To znaczy, to nie są żarty, nie dzisiaj, proszę pani. Jestem ze Straży Estetycznej Miasta, nazywam się Ligia Leszczyńska i dbam o to, żeby wpuszczać, przepuszczać ludzi tylko o nienagannym wizerunku. Daleko pani mieszka? Tak, ja jestem z Kutna, ale nie wierzę. Nie wierzę w to, co pani mi mówi. Chyba pani, na pewno jest jakiś pociąg do Kutna. Proszę sobie popracować nad tą lewą nóżką i wrócić. Nie, ja tutaj zaraz wrócę, ale z jakimś wsparciem. To może pani być tego pewna. No i z ogoloną lewą nogą. Przepraszam bardzo, ale pani nie wejdzie. Proszę? Na festiwal pani nie wejdzie, do Wrocławia pani nie wejdzie, proszę pani. Ja nie wiem, o co chodzi. Bo w czasie festiwalu, proszę pani, tylko ludzie no, z dobrym wizerunkiem, proszę pani. Znaczy, że ja co mam, wrócić do domu? No może nie do domu, ale gdyby tak pani na przykład tak nieskromnie, skromnie się, nie, pani jest za skromnie ubrana po prostu. Poszukam w torbie, tak? Ale nawet wie pani co, niech się pani nie ubiera, niech się pani po prostu trochę rozbierze. Ale naprawdę jest lepiej, ta góra wygląda pani imponująco. Ja może pójdę się jednak przebiorę w coś. Albo się pani rozbierze, proszę przemyśleć tą sprawę. Chłopaki! Dzień dobry. Panowie, tak niestety do miasta nie wejdziecie. Dlatego, że mamy teraz festiwal, są pewne warunki. Dzisiaj wpuszczamy facetów, którzy mają długie włosy, mogą mieć dredy. Tak jest, panowie. A my mamy długie włosy, a nie na głowie. Proszę sobie zapuścić włosy na głowie, w nosie, na klacie, wszędzie. I wrócić. Myśmy już chcieli. Nie możemy pokazać, gdzie mamy. Panowie, wracacie do domciu, zapuszczacie włosy i wracacie z długimi. Już nam urosną. My się chcemy bawić, bo kolega ma kawalerki. Właśnie. No to dobrze, wróćmy. Pożegnać. To my wrócimy. Będą czekały. A jak wrócimy, nie będzie. Że będziecie czekać. Czekajcie na nas, my wrócimy. Mamy na klacie zapuszczone. Dobrze. Dobra, będzie się działo. Do widzenia. Do domciu. Dziękuję. Przepraszam, na sekundkę pani na festiwal. Tak. Ligia Leszczyńska, Estetyczna Straż Miasta, proszę pani, ale no, smutne kobiety samotne we Wrocławiu, chyba mamy ich dość. I taka skandynawska bladość. Przepraszam bardzo, ale ja tak pani nie wpuszczę dzisiaj do Wrocławia. Co ty chcesz, babo? No ta fryzura, proszę pani. Jakby pani, jaka fryzura? No, takich już się teraz nie nosi. Jakby pani tak przedziałek sobie zrobiła, tak płasko się, gładko. No, a ty jaką masz fryzurę? No ja jestem od stylisty. Jakiego stylisty? Dobrego stylisty, ale tam jest lusterko. Proszę pani, gdyby pani się przeszła i pani się tylko tak wygładziła trochę. Ogłoszony pociąg Intercity Chełmoński do stacji Przemyśl Główny i Lwów. Wiedziator 4 przy peronie 2. Dzień dobry paniom, Ligia Leszczyńska ze Estetycznej Straży Miasta. Pani na festiwal? Nie. My idziemy na festiwal. Nie jedziecie na festiwal, ale mamy taką szczególną prośbę, dlatego że teraz obowiązuje specjalny wizerunek, proszę pani. Pań i teraz powyżej miseczki D wpuszczamy do Wrocławia dzisiaj. Nie, pani, ja wchodzę. Przepraszam. Bardzo proszę, pani wchodzi, pani zostaje. Pani zostaje. My się troszeczkę spieszymy i naprawdę nie idziemy na żaden festiwal. Ale proponuję zrobić tak. Wrócić się, nadmuchać. I jeszcze raz. Wie pani co, ale my nie jesteśmy po prostu za to, nie mamy być za to dyskryminowane, że po prostu nasza biust nie jest w rozmiarze D czy coś takiego. Każda kobieta, która posiada biust A, B lub C, również jest piękną kobietą. A i trzeba po prostu znaleźć w każdej kobiecie piękne walory, które posiada. Czy mierzycie państwo mężczyzn? Przepraszam, przekonała mnie pani. Pani wchodzi. Dziękuję bardzo. Proszę pani, niestety, czy mierzycie państwo mężczyzn? Ja się nie ośmielam, ale kolega pracuje na drugiej bramce. Rozumiem. Bardzo panią przepraszam, ale niestety nie mam za bardzo czasu. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
panu pan pozwoli, że się przedstawię. Lidia Leszczyńska, estetyczna straż miasta. Chyba nie muszę się przedstawiać. Wenancjusz Wielowiejski, Najwyższa Izba Estetyki. Pani tu nie wejdzie. Jest pani za stara. A bore.